w przededniu kolejnej rocznicy agresji Związku Sowieckiego na Polskę. Nasza młodzież, tak jak innych szkół, uczestniczy właśnie w tych obchodach. Młodzież wszystkich szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów, szkół podstawowych składa dzisiaj również wiązanki w miejscach związanych z prześladowaniem mieszkańców Tomaszowa, upamiętniającym ich walkę o niepodległość. My mamy ten zaszczyt, że na terenie naszej szkoły, najstarszej szkoły w regionie, znajdują się miejsca takie pamięci, takie symbole walki naszych uczniów i naszych nauczycieli o niepodległość. My staramy się o tej wielkiej tradycji naszej szkoły przypominać uczniom naszej alma mater przy każdej okazji, jaka się nadarzy. Wychowawcy klas pierwszych we wrześniu spotykają się na jednej z pierwszych godzin do dyspozycji wychowawcy przed tym właśnie obeliskiem i mówią o tragicznych losach naszych uczniów i o tym, że szkoła pamięta i trzeba pamiętać, bo o takich tragicznych wydarzeniach musimy pamiętać, aby ich nie było w przyszłości. Uczymy młodzież szacunku do wszystkich tych, którzy oddali swoje życie za niepodległość, za wolność małej ojczyzny, jakim jest miasto, szkoła, również za wolność edukacji, dlatego że nasi uczniowie już po 2 latach, kiedy szkoła została otwarta, uczestniczyli w wszelkiego rodzaju wydarzeniach związanych z walką o niepodległość. Walczyli o to, żeby był język polski w naszej szkole, również i nauczyciele, i stąd również dowody ich dokonań, jak również ich tej walki o niepodległość i mowę polską. Na każdej lekcji wychowawczej, na zajęciach z historii i wiedzy o społeczeństwie, przy zbliżających się rocznicach o tym wspominamy i przypominamy naszym uczniom, bo pamięć jest najważniejsza. Mam na imię Wiktor Musiał, wraz z kolegą, z Piotrkiem Jedlińskim. Reprezentujemy szkołę Mechanik ze zespołem numer 1. Dzisiaj byliśmy przed pomnikiem Hubala, przed jednostką wojskową. Złożyliśmy tam kwiaty, uczciliśmy to minutą ciszy i przyszliśmy na pokazy wojskowe, które odbyły się tutaj. Przyszło 30 osób z naszej klasy, jest to 26 chłopaków i bodajże 9 dziewczyn. Klasa obrona, zostaliśmy wprowadzeni do tematu na lekcjach historii. Jest mi bardzo przyjemnie witać tak liczne grono młodzieży. Tym bardziej, że według starych słów, kto nie żyje przeszłością, będzie budował kulawą przyszłość. Ziemia tomaszowska obfituje wiele miejsc pamięci narodowej, bohaterstwa żołnierza polskiego, ale nie tylko bohaterstwa zwykłych mieszkańców. Nie będę tutaj już wymieniał wszystkich rejonów ziemi tomaszowskiej, ale tutaj między innymi walczył Hubal, tutaj między innymi walczyła 25 Pułk Piechoty Armii Krajowej, tutaj również walczyli żołnierze, którzy przekroczyli Pilice i utworzyli władzę państwową. Różne są koleje historii, aczkolwiek każdy walczył o naszą ojczyznę. Wrzesień. Każdego roku przywołuje w pamięci Polaków wydarzenia, jakie miały miejsce w naszym kraju, w Europie w roku 1939. Wtedy, 1 września, napadł niemiecki okupant na nasz kraj, rozpoczął II wojnę światową, która była najbardziej z krwawych i okrutnych wojen w dziejach ludzkości, która szybko ogarnęła cały kraj, Europę i świat. Dzisiaj, w przededniu 72. rocznicy napaści Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich na Polskę,
przypominamy tragiczne wydarzenia wojenne, które są nam wszystkim dobrze znane, dlatego chciałbym skoncentrować swoją wypowiedź na podkreśleniu roli dzisiejszego społeczeństwa w utrwalaniu pamięci tych tragicznych wydarzeń. Dzisiaj, droga młodzieży, jako przedstawiciele społeczności uczniowskich z tych szkół, oddaliście hołd bohaterom tej wojny poprzez marsz na cmentarz wojenny i do miejsc pamięci narodowej. Z tą wojną związane. Złożone przez was kwiaty, zapalone znicze, to nie tylko dowód uczczenia pamięci bohaterów naszej ojczyzny, to również dowód, że ta wojna i jej następstwa przekładają się na troskę o to, aby nigdy się nie powtórzyło piekło tamtych wydarzeń. Dziękuję bardzo. Znajdujemy się na terenie jednostki wojskowej 25. Brygady Kawalerii Powietrznej. Dzisiaj uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, wyruszając ze swoich szkół, udawali się do miejsc pamięci znajdujących się na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego. Zgromadziła się tutaj młodzież ze wszystkich szkół w Tomaszowie, aby uczcić pamięć tych, którzy walczyli w obronie naszego miasta, w obronie naszej ojczyzny. Były pokazy tutaj na stadionie, wykonane przez żołnierzy kawalerii. Był pokazany, w jaki sposób można zatrzymać i obezwładnić pojazd cywilny przez żołnierzy. To była jedna z akcji, którą nasi żołnierze wykonują w Afganistanie. Oraz pokaz sprzętu wojskowego, którym żołnierze tu z tutejszej jednostki obsługują. Tak, takie epizody jak tu przed Państwem są w tej chwili demonstrowane. Były już realizowane przez 4 lata do 5 lat realizowanych zadań w ramach misji w Iraku. Przed chwilą został zatrzymany jeden z samochodów liderów antykoalicyjnych sił. W tej chwili rozpoczyna się przeszukiwanie zgodnie z procedurą i procesem szkolenia żołnierzy 7 Batalionu Kawy Powietrznej. Przed Państwem dwa samochody, które realizują zadania ochrony i osłony w ramach 360-stopniowej ochrony osłony sił i środków, które realizują zadania przeszukiwania oraz wyciągania grupy antysił koalicyjnych. Nadmieniam, proszę Państwa, że taka sytuacja może wystąpić w każdej, na każdym teatrze działań. Istotą takiego działania jest przede wszystkim czas, ponieważ nie zawsze jest to realizowane w ugrupowaniu wojsk własnych. Istotą tutaj też również działania jest proces szkolenia z walki wręcz. Nadmieniam, że jest to proces składowy i jest to wykorzystywane w procesie szkolenia codziennego żołnierzy 7 Batalionu Kawalerii Powietrznej. W tej chwili po identyfikacji i rozpoznaniu i potwierdzeniu przeciwnik zostaje ewakuowany i przetransportowany siłami własnymi do ugrupowania bazowego, w ugrupowaniu wojsk własnych. Jednocześnie z uwagi na identyfikację pojazd przeciwnika zostanie również w ramach konwoju i również eskortowany do rejonu bazowego. Jak Państwo zauważyli, cały epizod trwał nie dłużej niż 3,5 minuty. Ja dziękuję Państwu bardzo za uwagę.